Z księgi proroka Izajasza. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze uczte z tłustego mięsa, uczte z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. Albowiem ręka pana spocznie na tej górze, Moab zaś będzie rozdeptany u siebie, jak się depcze słomę na gnojowisku. I wyciągnie tam na środku ręce, jak pływak je wyciąga do pływania. Lecz pan upokorzy jego pychę razem z wysiłkami jego rąk. Niezdobytą twierdzę twoich murów on zgniecie, zwali, zrzuci na ziemię, w proch. W ów dzień śpiewać będą te pieśni w Ziemi Judzkiej. Mamy miasto potężne. On jako środek ocalenia umieścił mur i przedmurze. Otwórzcie bramy. Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności. Jego charakter stateczny ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze. Bo pan jest wiekuistą skałą, bo on poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi, sprawił, że w proch runęło. Podepczą je nogi, nogi biednych i stopy ubogich.